Siema, witam ponownie w Eposzku. Plan na dzisiaj no to oczywiście zrobić kolejny monolit. Tutaj już mam odblokowanego pierwszego questa. Także jeszcze kilka mapek muszę zrobić, żeby odblokować drugiego i trzeciego questa. No i później na końcu bosik. No i koniec monolitu, nie? I później sobie pójdziemy na 6-6. No tu jeszcze troszkę tych monolitów zostało do zrobienia. Także co? O, może hajsik? Co tu mamy? Relikty. O, relikty byłyby spoko. Bo ja chyba mam. Mam relikt do wymiany? Mam relikt do wymiany, no. Idziemy sobie po relikty. Dobra, i zobaczmy, czy jakieś fajne relikty poleciały. Szybkość inkantacji. I kryt. Nope. Nope. Obrażenia od zimna. Obrażenia z fugusów, inteligencja, odporność na zimno, tylko kurde, zwiększone obrażenia podczas podtrzymywania, to jest useless, ale tak, ulepszymy sobie inta i spróbujemy to rolnąć. Obrażenia fizyczne, zręczność, kurde, no lipa ogólnie. Jak ulepszę to, to jak to wygląda? Jeden inta więcej. No dobra, można wymienić, ale bez szału. Trzeba jeszcze będzie poszukać jakiś. I tu mam taką zbrojkę. Tylko że na tej zbroi mam mega dużo odporności. Odporność na ogień nie mogę wyrzucić. Żadnych odporności stąd nie mogę wyrzucić, to jest najgorsze. Mogę inta sobie podbić. Mamy te 5 i na zatrucie. Zobaczymy. Full, full, full. Tu jeszcze mogłem coś dodać, tylko pytanie co? Zręczność, żeby te obrażenia. Witalność, o. Witalność brzmi spoko, no co jest? Jezu, ale to UI dalej się buguje. Dobra, to sobie damy. I będzie git. Troszkę więcej HP-ków. No i dalej ten relikt muszę znaleźć, jakiś fajny, nie? Bo jest kurde lipa. Kolejna mapka z reliktem jest... tutaj. Także pójdziemy sobie po to. Dobra, level wpadł. Dajemy sobie obrażenia od błyskawic. Lecimy teraz po te relikty. Może w końcu coś fajnego wypadnie. Dobra, mamy Nemesis. Zbrojka shitowa. O, useless. To też mi się nie przyda. I to też mi się nie przyda. Kurde, ciężko trafić jakieś fajne itemy na tym Nemezisie. Do tej pory trafiłem tylko raz tą rózgę, którą mam. Tego staffa. No i chyba zbrojkę, którą noszę. I to w zasadzie tyle. Z dwa itemki dopiero jakieś sensowne. Trafiłem na tym Nemezisie. Dobra, mapka gotowa. I zobaczmy, czy tym razem coś fajnego poleciało. Obrażenia od zimna. Od zatrucia, od błyskawic. Spoko. I zręczność. Szansa na kryte regeneracja. To albo to. Jakby mi się tu udało rolnąć. To poziom płomiennej osłony. Ty. No. Kurde, takie średnie to. Albo inta stracę, nie? A ten inny jest spoko. To nie, tego nie chcę. I to spróbujemy tą zręczność rolnąć. Czarnej dziury nie używam. Czyli ponownie niestety shit. Musimy szukać dalej. Bo tu też nic fajnego chyba nie poleciało, nie? Witalność int. No, nic ciekawego. A tu jeszcze coś. Szansa, nie, syf. Dobra. No tu już chyba nie mam na razie reliktów. Więc lecimy sobie po expa. Dobra, mamy ponownie Nemesis. I zobaczymy. Syf.
Obrażenia od zimna w czasie, syf. No nie, no kurde, nic ciekawego nie ma. Totalnie nic. No i level upik, 62 level. Akurat też mapka skończona. Buty pod inta i siłę. A, to nie chcę takich. No nic ciekawego nie leci. Dobra, wychodzimy. I dalej daję tutaj obrażenia od błyskawic. Także jeszcze chwilka. No, jeszcze kilka mapek i będzie można iść zrobić te questy. No i tyle, dwa questy, bosik i kolejny monolit będzie gotowy. No i poleciał relikt unikatowy, ale dla akolity niestety. Także no, unlucky. A tu coś jest? Samoodporności. Raczej nie jestem w stanie tutaj czegoś sensownego wykraftować bez tylko 18 potencjału. Także lipa, trzeba szukać dalej. Dobra, mamy Nemesis. Łuk. Zbrojka nie dla mnie. To shit, obrażenia do ogrania wręcz. Nie no, nie ma nic ciekawego znowu. No i dobra, padły levele na skillach. W tym fireballu to już bez kitu nie wiem w co mam dawać. Dam chyba w to. Tutaj już mam wszystko co chciałem po lewej. Przyrost osłony, zysk osłony. To bym poszedł. Chyba tak. A to? Liczne inwokacje, skończy dodatkowe obrażenia od zaklęć. Brzmi ciekawie. Dobra, wezmę to. Zobaczymy. Tutaj. Co na tym shieldzie też nie wiem. Skuteczność many. Na TP-ku. Podtrzymanie osłony. Na tym glyfie damy opóźnienie. I tyle. Dobra, jeszcze jedna mapka i później questy. No i level upik, 63 level. Tu już mam na maksa. Więc damy sobie 20 efekty zyskiwania osłony. Ale to jest słońce burzy i reaktywna osłona. Czy mam coś takiego jak reaktywna osłona? Chyba nie. Czy jest reaktywna osłona? Dobra, może dam najpierw to, a później w to. Powinno być git. Dobra, znowu Nemesis, może w końcu coś ciekawego? Inwokacje błyskawic. To brzmi fajnie, no ale stracę dwa levele. Broni miotanej. Obrażenia wręcz. Inteligencja, odbite obrażenia. Nie wiem, zastanawiam się czy jest sens to ulepszać. Można spróbować. Zobaczymy, może coś ciekawego akurat siądzie. Ale to szybko pada, ja pierdziele. No i git. No i dobra, idziemy pierwszego questa. Zobaczymy. A, w tym questie chyba będą te dwa mini bossy, tylko ten mag taki. I ten drugi ziomeczek. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale trochę biją te mopki. No i dobra, pierwszy kościół gotowy, poszło całkiem łatwo, jednak nie było tych bosików. Do zabicia. Także mamy pierwszy. Jeszcze dwa. Nie wiem, czy tam na końcu będzie bosik, bo chyba nie zawsze jest boss. Dobra, odpalamy drugiego kościka. Czasowy Ospriksa, bla bla bla. Dobra, wbijamy. O, tu chyba będzie jakiś bosik do zabicia. Teraz zobaczymy. O, tak wygląda clear moim buildem. Nie wiem jak wam, ale mi się podoba. Dla mnie spoko. I giga przyjemnie mi się im gra. Bossy też w miarę szybko padają. Przynajmniej te, które do tej pory biłem.
Także jest dobrze. Tu jeszcze zaraz go zabijemy. Nie wiem, czy to będzie jeszcze boss, czy to... tylko tych dwóch typów mam zabić. A, tylko tych dwóch. No to szybki questik. Biorę tylko to. Idziemy na ostatniego, trzeciego questa. Pyk. To jest hełm. Obrażenia od ognia w czasie, syp. Dobra, trzeci questik. No i bossik. A ten boss też nie był jakiś giga trudny. Dobrze kojarzę. Bardziej, że ja mam... Tak mi się wydaje, że mam dosyć duże obrażenia na tym Runemasterze. Także nie powinno być tragedii. Raczej bez problemu powinienem go zabić. Tak. Na dobrą sprawę, to ja nawet nie wiem, czy on mnie może zmanszytować. Jakimś skillem. Tym na pewno nie. Nie wiem, czy tym, jakbym nie dostał wszystkimi tymi skami, to może. Nie byłby w stanie mnie zmanszytować. Ogólnie to mam sporo shielda. Regeneracja tego shielda też mam całkiem spoko. Bo co chwilę mam cooldown na Q. Jak klikam TP-ka, to też mi się regeneruje trochę shielda. Może wygląda to w miarę okej. Jeszcze resu mi trochę brakuje niektórych. Ale powoli, mam dopiero 63 level. Do ostatniego levela to jeszcze długa droga. Szkoda, że w ogóle nie ma nic po ostatnim levelu. Ja lubię właśnie, jak jeszcze później po ostatnim levelu jest jakiś progres, jeżeli chodzi o expa. No to jest zawsze dodatkowy element progresu w grze, nie? Po tym ostatnim poziomie. Hero Siege właśnie podoba mi się to, że są te hero levele nieskończone na wzór paragonów. Ten board aktualnie z D4, który jest w Hero Siege, to mi się nie podoba. Ale sam zamysł nieskończonych leveli jest spoko moim zdaniem. Uj, że nie padł na nim. Jakby się chłop odpalił. Pomuje tymi spelami. To jest, chyba jest w stanie zabić. Nie mi się wydaje. Ale on już powinien palić zaraz. Nie! Dobra, nie zabił mnie. Git, mamy to. Co my tu mamy? Katalizator. Amulet, relikt. 13, 20. Dobra, wezmę to. Pyk, potwierdź wybór. Miecz jednoręczny jakiś, kluczyk. No i tu już same shity raczej. Także powrocik. No i mamy to. Kolejny monolit zrobiony. Teraz mogę iść na 7-0 albo na 6-6. Ale teraz chciałbym zrobić 6-6 i później dopiero 7-0. Chyba, że jest jeszcze 6-8? Chyba nie, później 7-0. Dobra, ale póki co tyle.